witamy na piątej części Team Carb Ghosting w osobowym składzie. Piotrek i ja tutaj jedziemy na łowisko Bączek. Niewielkie łowisko, ile? 1,7 hektara, nie? No właśnie tam 1,9. No, no ale na ich stronie chyba na fejsie jest 1,7, nie? Się nic nie złowi. Siemanko, Team Carb Ghosting, my już rozbici na łowisku Bączek koło Nekli. Teraz czas na sądowanie. Muszę iść po telefon, bo no bez telefonu nie przesądujemy. No, sądujemy diperem, jest to łowisko rzutowe. Wszystko robimy z rzutu. Zakaz używania środków zdalnie pływających, jak i pontonów. Jest całkowity zakaz. Co, sądujemy? Już no. Tutaj palec dzisiaj profesjonalny oczywiście. Rękawiczka robocza, no i załączamy, szukamy aplikacji. Zaczynamy od przesmyku i pomału sobie tu przesądujemy. Przesądujemy jakieś 7-8 miejsc. Oto jak wędziska już uzbrojone. Zostało nam tylko wyrzucić. Pierwszą Piotrek już posłał. Tu mu ostatnią przyniosę. Fajny smakołyk. I też właśnie z tego co czytałem, to dużo karpiarzy najlepsze wyniki mają właśnie na białe kulki. Miejmy nadzieję, że też się to sprawdzi w Petera przypadku. Bo niestety na tą porzeczkę jeszcze ryby nie miał w tym roku. A katuje ją, katuje i nie odpuszcza. Pierwsza posłana, Piotrze, nie? No, pierwszą posłałem, musiałem ten... Opowiadałem o krewetce, mówiłem właśnie, że... Jeszcze idzie i zobaczymy. Pierwsza rzecz w wodzie. Roni Rig Citrus Nut. Dawałeczka Citrus Nut. Drugi. Mój killer z zeszłego roku, jak to mówią. No i z tego. Na fiszce się sprawdzą, nie, bo tu mam mirabelkę ze styn, nie? Bez orzecha, bo tu nie wolno orzechem niestety, nawet na włos. I tu Citrus Blend moczony w citrusie nucie. Wofters, wałek. Już Peter. Sekundka. I trzecią wędkę. Ej, gdzie tu mam? A tu już za chwilę pokażę wam trzecią, aby Peter rzuci. Jeszcze raz, poszło za blisko. Musimy Piotruś bardziej pasywnie rzucać. Za bardzo pod górę poszło, nie? Ale i to zwiatło. Wyhamował. Bo ja hamowałem w kurwę. No ale mówię, no, ale to lepiej bardziej pasywnie w dziurę. Rafałki tu masz? Czy przy... I trzecia moja wędka, już wam pokazuję, bo tu przerwałem. Jest na krewetka. Krab podbity krewetką z Wratisławy. I do tego PV-ka krabowa. Co Piotrze? No to jak to było Piotrze, pierwsza z lewej, pierwsza blenda, twoja, nie? 10-15 metrów gdzieś tu na tym przesmyku, nie? No, akurat dostaliśmy taką informację obok od kolegi ze stanowiska właśnie, że to jest przesmyk, jest dosyć głęboko i że w nocy miał stamtąd branie, no także głupio było... 12,5 kilo, nie? Głupio by było nie postawić tam zestawu. I pierwsza tam poszła, druga moja poszła
również na tym przesmyku tutaj, przepływie, ale tak z 5 metrów dalej myślę. I trzecią posłałem na końcówkę tych trzcin, na tą zatoczkę. No to może być fajnie, ciekawe miejsce, ale tam jest tak 90 cm, więc na pewno na moment. Nie, czy ja jestem spizgany, czy czekaj sekundkę, dobra. No, nie. Tak, drugą mam tu na tą, a trzecią na zatoczkę, dobrze, bo ja wcześniej źle powiedziałem. Wcześniej powiedziałem, że jedną mam tam pomiędzy drzewa, ale to tak, to dobrze, bo to też najwyżej. Pierwsza piotrka idzie tutaj pomiędzy te skupisko drzewa, to pojedyncze, nie? Druga wędka pomiędzy od tego pojedynczego w prawo, nie? I trzecią wędkę tutaj ma 5-7 metrów gdzieś od brzegu też wyrzucona. 2 metra, więc kurczę, naprawdę, jagłowisko jest średnia głębokość gdzieś około metra, no więc jak jest taka pora roku, no woda ma 10 stopni, ale wiadomo, w nocy 9 minut 4. No to... Więc będą szukać cieplejszych miejsc, więc... Myślę, że głębsze, nie? No. Tam jest akurat też dobrze podsypane, więc może skusimy je do żerowania. To tak, po kolei pierwsza jest na blenda moja, drugą mam wyrzuconą na morwę z mirabelką, trzecią mam na kraba z krewetką i ty po kolei pierwsza, z czym masz? Porzeczka, delikatny bałwanek to był, tak, nie? Bałwanek, pływająca z tonącą 18x16, druga wędka, Philip de Rigu Wofters 14 z citrus nuts i tam bałwanek mandarynki. I bałwanek mandarynka na trzecią przy brzegu. No to nic, będziemy jakieś kurwa żarełko robić i widzimy się, jak się będzie coś działo lub przy przerzucaniu wędek. Myślę, że tak do 17 poczekamy jeszcze spokojnie, nie? No przed zanim się zrobić, powiem się taka szaruwa zacznie, żeby jeszcze w miarę widzieć. No bo wiesz, widzieć, że jedną jak posłem, to z drugiej strony, nie? No dokładnie, bo tutaj, żeby też tam centraleczki. I tu łóżka już przygotowane, ale jeszcze zwinięte, krzesełko wystawiliśmy i żarełko za chwilę. Wiesz, gdzie ten odkażacz nowy włożyliśmy? No, pod materac już ci pokazuję. Dobra, jest to. No rozumiesz, tościk gotowy. Mniamy, mniam. Tego 6 marca dzisiaj na Bączku jesteśmy, więc może uda nam się, dobry zasięg jest, powerbanka mam, także myślę, że z telefonu nam się uda zrobić live'a, bo z kamerki no jeszcze nie umiem, cały czas się uczymy, a więc co, jesteśmy gdzieś 2 godzinki po wyrzucie, jak na razie pojedyncze piknięcia, no spławów jako taką nie zaobserwowaliśmy w ogóle na wodzie, także no nie wiem co ta ryba robi, nie wiem gdzie ta ryba jest. Dipper, echo sonda coś tam pokazywała, że coś tam w toni trochę przy dnie też było widać, że jest tej ryby. Także chodzi, chodzi chyba po całości, bo wiatr dzisiaj też był straszny, ponad 30 km na godzinę. No więc obejrzymy sobie jakiś odcinek karpiowy, wędkarski. Zrobiliśmy sotosta, zaraz zrobimy kolejnego. Ósma, jedno branie, znaczy branie, no takie pociągnięcie delikatne, nie? Wyglądamy. Siemanko widzowie, my już po nocce na łowisku Bączek, no niestety bez brania. Pokonany. Kontaktu z rybą nie było żadnego. No jeden był może malutki, nie? Od początku. No od początku coś tam się działo, coś tam, no miałem te pociągnięcie, ale... A tak poza tym to cisza, nie? I wracamy do domu. Prowadzimy teraz właśnie live'a na Facebooku. No. Po przerzuceniu wędek. Po nocce póki co jak na razie nic się nie dzieje. Tu z tyłu telefon z live'em. Znaczy nic się nie dzieje. Stanowisko 1 wyciągnęło 3 karpie, 15 kilo, 11 oraz 7, nie? No, także nie ma co mówić, bo noc dla jednego czy tam dwóch stanowisk była udana. Niestety nie dla dziewiątki, dla nas. Musimy to zaznaczyć, że wczoraj cały dzień praktycznie był silny wiatr w tamtym kierunku na tą otwartą wodę, nie? Mm-hmm. Dzisiaj się odwrócił i a my jakby, tak, a my jakby nie patrzeć. One dzisiaj, przecież pokażę, jak mówię, delikatnie, ale płynie.
No bo jakby nie patrzeć, to my jesteśmy właśnie 9-10, jesteśmy w takiej zatoczce. Na końcu jesteśmy, nie? Na drugim końcu. A na jedynce były ryby. No, czy tak jakby no... Inny brzeg, nie? Całkiem inna miejscówka. Przedwczoraj sąsiad za to obok z dziesiątki miał, nie? O tym już chyba mówiliśmy wcześniej. No nic, nie przedłużając, powoli się zaczniemy pakować. Bo już jest pół do 10, a do 12 mamy rezerwację łowiska. Jak się coś uda jeszcze nam wyholować, to zobaczycie, a jak nie to na live jesteśmy, także zapraszam do zostawienia łapki i subskrypcji na kanale Team Carp Gostyń. Bang! No więc co? Kończymy powoli naszą dobową zasiadkę na łowisku Bączek, to Nekli. No wynik niestety niezadowalający, zero ryb na macie. Jedno jakieś pociągnięcie delikatne, ale nic znaczącego, nic więcej. No, co powiesz, Kacprze, podsumowanie takiej dobowej zasiadki? Lipa, nie? Na pewno tu wrócimy jeszcze, nie? No, wrócimy tu, myślę, że w przeciągu... Na 2-3 dni, nie? Bo tak na dobę to też... W przeciągu miesiąca tu zawitamy ponownie. Właściciel nam odszedł, mieliśmy się pytać o rezerwację stanowisk, jak wyglądają. O! Ale słoneczko trapi. Słoneczko teraz ładnie, no, grzeje. Pogoda naprawdę fajna, niedziela. Delikatny. Pół godzinki jeszcze. Delikatny wiaterek. Co ty robisz? Widać, że wiatr w naszą stronę się rusza. No nic. Syf popakowany. Plus minus. Jeszcze wędki. Tam. Wędki są we wodzie do 12. No, a więc co, jak będzie jeszcze coś, to się widzimy. A jeśli nie, to zostaw łapkę, suba, komentarz. No i do zobaczenia na następnym odcinku. Au.